until the darkness kill the light. I remember running to the sea. The burning houses and the dreams. Dobrze. Przedarliśmy się tutaj gdzieś kawałek. Pierwszy raz przy grze tego typu gram kontrolerem. Jest niebywałe doświadczenie dla mnie. Jakieś światło mnie na chwilę oświetliło. Garrett. Jezus. Aaron. Am I sick? Co się działo z naszym Garrettem? Przez rok, co? Tu coś mamy? Ktoś tutaj coś zostawił? To maki. Maki przywracają koncentrację, ale jestem skoncentrowany i bez tego. Ciekawości, sprawdźmy, co znajduje się tutaj. Aha! Drabina, która prowadzi w dół. To może być inna droga do tego celu, w którym jesteśmy. Na temat konkursu będzie więcej info na blogu. Przepraszam bardzo. Czemu nie mogłem tej drabiny po prostu użyć? Dobra. Jesteśmy w tajemniczym miejscu, w którym nie ma skarbów. Find peace. Znalazłem coś unikatowego. Informacja o towarach w kotłowni. No to wyjątkowo jest zacna informacja. A jak tam praca nad logo? Prace nad logo toczą się bardzo dobrze. Czekajcie, sprawdzę sobie głośność, jaka jest. Chciałbym wam zaserwować maksymalne możliwe doznania wizualno-słuchowe, ale... Oho. Stołowy dzwonek. Mam nadzieję, że mi nie zadzwoni gdzieś w trakcie akcji. Też są jakieś ciekawe rzeczy. Ale to dobra, to tam dotrzemy inaczej. Mógłbym zeskoczyć tutaj, ale nie chcę. Boję się, że sobie połamię nogę. A czysto, co? Nikt nas tu nie zaskoczy. O, tak asesynowsko się nagle zrobiło. Ni stąd, ni zowąd. One more for the Knacker's Yard. The General will want this lot seen to before last bell. Look at this. A highborn in with the lowlifes. I wonder what he's got. Not out here, sloop for brains. We carted him gentle as we could. You are treating them with respect, aren't you? Respect? Oh, yeah. Set the cart down inside and get back to your sack houses. We'll take it from here. Zobaczymy ten respekt pewnie w akcji.
Co jest lepsze, Thief czy Dishonored? Ach, to odwieczne pytanie. Ja osobiście wolę Thiefa, ale nie dlatego, że jest lepszy czy jest gorszy, tylko dlatego, że tu jest bardziej surowego skradania się, bardziej takich złodziejskich umiejętności. W Dishonored było trochę magii, której jestem fanem, ale akurat jeżeli chodzi o skradanie, to wolę. Ale Dishonored było cudne, tylko tak trochę się spieszyłem, przechodząc tą grę. Rourke's teeth. If it's not the corpses, it's these oversized bloody puppets. I'll end up being rowed out to Moira at this rate. What's next? No dobra. Mamy jednego strażnika. Where could it be? I on czegoś szuka najwyraźniej. You can smell the river from here. Do siebie gada jakiś walnięty. Sprawdźmy, co on jeszcze będzie kombinował. Dobra, poszedł sobie. Schodź. These mannequins are putting the fog on me. I feel like I'm being watched. Strasznie protestuje nam tu Garrett i nie chce zejść tędy, no. Co do licha. Przecież nie jest za wysoko. Mannequins. I came here looking for a body. But not this kind. Shit. Chyba w fatalnym miejscu się znalazłem, co? Na szczęście facet mnie nie widzi. Będziemy musieli mu dać w łeb, no. Dobra. Nie jestem fanem zabijania, ale jak mam do wyboru ogłuszyć albo nie ogłuszyć, to zawsze wolę dać w łeb. Trochę się ciszej zrobiło w tej okolicy. Tu na dole są jakieś ciekawostki. I nasz kierunek w tamtą właśnie stronę wjedzie. Ale z czystej ciekawości zerknę jeszcze tutaj. Niestety tu światło wpada z zewnątrz, więc nic na to nie poradzę. Ale nie sądzę, żeby to był jakiś problem dla mnie teraz. Pusto. Zdziwiłbym się, gdyby coś tu było. Ktoś portmonetkę zostawił w szufladzie. Aha. Lupa. Jakieś tryby pozłacane. No dobrze, dobrze. W zasadzie ma to jakiś sens chyba głębszy. Pozwoliłem sobie użyć koncentracji, ale wydaje mi się, że nie ma tu nic, co mógłbym przegapić. Jest jakieś dodatkowe pomieszczenie, które odkryłem, ale brakuje tu jakichś unikalnych przedmiotów, więc...
chyba wszystko, co było do zrobienia, to zrobiłem. Tu też nic nas ciekawego już nie spotka. Dobra, pora zejść w dół. Trzeba uważać na te przedmioty, które znajdują się na ziemi. Można coś trącić niechcąco. Jest bardzo mrocznie tutaj. Słuchajcie, dzisiaj nagrywałem odcinek Nethera. Pierwszy był taki wstępny. I tak właściwie niewiele się tam działo, ale w drugim to była jazda po całości. Nawet oglądając ten drugi odcinek, byłem mocno zainteresowany, chociaż wiedziałem, co się stanie. Co oni tu robią? This wouldn't pass for respect in a slaughterhouse. Poor old Cornelius must already be on the line. Best way to follow Cornelius is to put my life on the line. So hungry. Shit. Done this before then. Must go green on their first date. The second, they don't come back. Used to dump bodies over the city wall. Until the stink of steel was worth the room itself. Tak jest, cichutko, Garrett, cichutko. Srebrne tryby. We were told to torch him at the sides of the streets in the quarter. But after the candlemaker's place went up too, had to make it a crime. Przeskoczyłbym tam dalej, ale boję się, że znajdę się w świetle. Less chatter, eh? Facet idzie w tą stronę. Tu mnie nie zobaczy na pewno. Dobra, schowamy się w cieniu i dopadnę go, jak będzie wracał. Spokojnie, spokojnie, moi mili, bez nerwów. To wszystko się na pewno uda. Gdzie jesteś? Powinien już tutaj przychodzić ten strażnik. Nic nie widzisz. Nic nie widzisz, kolega. Spokojnie. Dobra, przenieśmy to ciało gdzieś do cienia. Ten się tutaj kręci. Trzeba by użyć strzały, żeby zgasić to. Chyba nie ma takiej potrzeby. Suppose the beggars smelled the same alive. Tam na dole są jeszcze jakieś skarby. Ale czy nasza żądza złota jest wystarczająca? Żądza złota. Nie, aż tacy pazerni to nie jesteśmy.
Chociaż najchętniej potraktowałbym to jako wyzwanie, niż jako pogoń za bogactwem, ale... się można przyczepić na hak. Co tu mamy? Stłuczone szkło. O, Lender. Na podłodze jest gdzieś stłuczone szkło. Dobra. Mamy się tego. Haka złapać, ja to wszystko rozumiem. Ale po kolei, bo tu jest kilka ciekawostek. Tu żadnego szkła nie widzę. Mamy jedzenie, które mi się do niczego nie przydaje, bo jestem bardzo ostrożny i nie tracę życia podczas tych potyczek. Czy mi się wydawało, czy ten koleś zamachał nogami? To co, łapiemy się, co? Zobaczcie. Jest jeszcze jakieś tajne miejsce. Alternatywne przejście po prostu. Dobra, wracajmy zatem. Strasznie to niestety wygląda. No to jedziemy, co? I wonder if a building can be condemned twice. I watch making a good case for it here. Rats everywhere. Nie, nie, nic nie przeoczyłem. Czasami zrezygnuję z czegoś. Yeah, just like shooting deer back in the estate. Time to get off. I prefer being a movie. I'm a better shot than old Duke ever was. More jerky. Oh, I hate jerky. Co oni tam strzelają? Shit. Jeszcze z gościa kapie. Bullseye. Chcemy chodzić. The furnace is the hardest worker here. Po szkle można chodzić, jak się to robi ostrożnie, co nie? Streets aren't quiet anymore. Co my tu mamy? Jakieś skarby. Się nie da zrobić po cichu najwyraźniej. I'm a better shot than old Duke ever was. Co ciekawego, gratulacje Bermy, zostałeś przeniesiony do przetwarzania ciał. Nie jest tak źle, jeśli tylko zdołasz to znieść. O, nigdy nie jest, nic nie jest tak złe, jeżeli dacie radę to znieść. I hope someone starts some trouble. I'll put them in their place.
The perfect shot. That's me. Niech leży tutaj, i tak zgasimy światło. Nie musiałem go ogłuszać, ale jakoś nieswoje się czuję z facetem, który strzela do zwłok. Ot cała historia. Ja wiem, że ta gra jest straszna i wiem i widzę, co tutaj do mnie piszecie na czacie, że dopiero tam się zacznie robić ciekawie. Pewnie ciekawie ze względu na to, co ja będę przeżywał. Ale dobra. Można na pewno przejść. Tutaj znowu rozbite szkło. Musimy iść w tamtą stronę i nie wiem, czy... takie miejsce dodatkowe. Zgaszę światło tutaj lepiej. Renowacja huty na ulicy Dolnej. Pal licho z renowacją. Tu pusto. Piersióweczka. Nic ciekawego. Dziwne odgłosy tutaj słyszę. To jest miejsce, w którym mógłbym się schować. Ale nie widzę takiej potrzeby zupełnie. Tam są jakieś skarby na górze. Dobre oko. No dobra. Chyba spróbujemy się wkręcić tam. Na dole. Nie wiem, jakbym sobie bez tego śrubokręta poradził. Spokojnie. Kierunek mamy dobry. Jakieś głosy słyszę, ale nie jestem pewny gdzie. Dobra, mamy trochę strzał. Coś tam gada. Tu nic ciekawego nie ma. To może być dalsze przejście, ale zerknijmy też tutaj. Zamknięte. Po prawej są gdzieś za ścianą. No dobra, lecimy. We've taken more than 100 dead each day this last week. Got to say, loons flushed more shit out of the city than the watch ever could. And the rich are starting to drop now too. Myślałem, że trafiłem do tego samego miejsca, ale nie. Those of us who do their jobs well and without question will be justly rewarded. Nic tam nie ma.
Severe gouging of the eyes and ears, self-inflicted contusions around throat. Pewnie żeście zwrócili na to uwagę, ale te ofiary tej epidemii całej sobie robią krzywdę, popełniają samobójstwa. I see Dobbs has stuck a few of them with crossbow bolts. You're recording that too, sir. Don't try to be clever, Watchman. It doesn't suit your face. Or your job. Get back to your duties before I relieve you of them. Damned Baron, damned merchants. Holender, spadłem. Chciałem pójść po tej. Infected sores from injection poppy milk plants. Koleś mnie zauważył, co? Rope marks around neck, an inefficient hanging. Not our work. Cholera, przestraszyłem się tych zwłok na górze. Injection abuse. Poppy milk, perhaps. Okay. Nie zwracajcie uwagi, panowie, na mnie. Maybe I'll sleep tonight. Another with signs of heavy opiate use. Spokojnie. I need a drink. On coś tu ma, co warto skubnąć, co? Ten też ma sakiewkę, ale... Chyba nic z tego nie będzie. Dobra, przeszliśmy trochę dalej. Są skarby. Co, zostawiam trochę majątku tam, nie? Mógłbym ogłuszyć najpierw jednego, potem drugiego. Słuchajcie, to jest absolutna ciemność. To, że my to widzimy. Musicie trochę iść jakby... jak to powiedzieć, wiem. Bierzcie pod uwagę, że te obszary, takie jak ja jestem, to są obszary całkowitej ciemności. To, że my je widzimy, to jest kwestia ułatwienia tylko. Więc jakbym stał w takim narożniku, a wy tam, w świetle, to gwarantuję, że nic byście nie zobaczyli, nawet z 2 metrów. All my years in the watch. I'll be sure to remind the men that crossbow quarrels cost coin to produce. Nie dam rady ich ogłuszyć tam, nie? Bo mi... Ten tutaj się zorientuje na dole. A nie muszę tego robić, dobra. Może będzie inna okazja. Give me a locked door, I'll show you an open one. I haven't seen this mechanism before, though. Must be a key to fit. Wygląda na to, że się nie dostanę. Klucz widziałem u tego faceta. Dobra.
On ma ten klucz. Ma chyba powodu, żeby go powalać, co? Dostaniemy między tym szkłem. Spokojnie, spokojnie. Tylko 4 zabatki. Były 2 klucze, na to wygląda. Dobra. To już załatwia sprawę. Trochę miałem nadzieję, że wrócę tam do tamtych gości, bo tam oni mieli jakieś skarby, ale chyba nie ma sensu. Śpi koleś? Śpi, to mu ukradnę jeszcze widelec. Nic. Spokojnie, otwieramy zatem.